Tak wielu projektów zgłoszonych do szczecińskiego budżetu obywatelskiego dawno nie było. W głosowaniu wezmą udział 122 projekty. To jest budżetobus. On przez najbliższy czas będzie jeździć po ulicach naszego miasta i będzie można w nim głosować na projekty w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Ruszamy? Ruszamy. Możemy powiedzieć, że budżet obywatelski w jakiś sposób zmienia Szczecin? A myślę, że możemy to powiedzieć od pierwszej edycji. Budżet stał się z pewnego rodzaju zachętą do innego typu zaangażowania mieszkańców. Pokazuje, że to, co miasto często nie dostrzegało w palecie różnego rodzaju swoich działań, a dostrzeżone przez mieszkańców, może być zrealizowane dzięki ich pomysłom, ale także dzięki pewnego rodzaju wsparciu wzajemnemu, głosowaniu. Więc ta realna sprawczość to jest coś, co mogę chyba dzisiaj powiedzieć, że jest na wiele większym poziomie niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy z projektu. Budżetobus dalej mknie przez miasto, a my jesteśmy na pierwszym przystanku. Staw Brodowski to obok roweru miejskiego projekt wybrany w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Słynny Paj to miejsce, które zyskało drugie życie i dzisiaj jest miejscem rozrywki, rekreacji i wypoczynku dla tej części miasta. Dzięki waszym propozycjom, a potem dzięki waszym głosom, zmienia się Prawobrzeże, zmienia się centrum, ale także północne dzielnice. Informujecie o zadaniach, na przykład, na które można zagłosować? Informujemy ogólnie o procesie głosowania i faktycznie o liście projektów do głosowania. My nie wspieramy poszczególnych projektów, tylko sam proces. Jeżeli chodzi o sam budżetobus, to on trochę kilometrów już po mieście zrobił i będzie pewnie robić się nadal aż do 6 grudnia. Dokładnie, codziennie między 13 a 18, w weekendy między 12 a 18 budżetobus będzie jeździł po Szczecinie w różnych dzielnicach, tak żeby dotrzeć do jak najdalszych zakątków Szczecina, do mieszkańców w każdej części miasta. Teraz trochę informacji technicznych. Głosować możecie na projekty ogólnomiejskie i tutaj każdy ma 2 głosy, a także na projekty lokalne i tutaj każdy może oddać 3 głosy, ale musicie pamiętać, że na jeden pomysł można oddać maksymalnie 2 głosy. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta bez względu na wiek i miejsce zameldowania. W tym roku również osoby niezameldowane, ale mieszkające w naszym mieście będą mogły oddać swój głos zarówno przez internet, w punktach stacjonarnych, jak i w takim miejscu jak to, czyli w budżetobusie. Budżet obywatelski zmienia też Prawobrzeże. Projekt Freedom Szczecin to jedna z inicjatyw zgłoszona przez mieszkańców do SBO. Pomysł został zrealizowany i od jakiegoś czasu jest jedną z najciekawszych przestrzeni publicznych Prawobrzeża. Sprawdźcie, być może na liście projektów lokalnych lub ogólnomiejskich jest inicjatywa, która spełni wasze oczekiwania. Zrobiliśmy trochę kilometrów i mam nadzieję przybliżyliśmy wam ideę szczecińskiego budżetu obywatelskiego i tego, dlaczego warto głosować na projekty, które przypadły wam do gustu. Żeby poznać je bliżej, odwiedźcie stronę internetową. Czas na głosowanie mamy do 6 grudnia, czyli możemy powiedzieć, że to taki trochę mikołajkowy prezent od mieszkańców dla mieszkańców. Wasz głos nie może się zmarnować.